start. Zaokrąglanie narożników. Odpalamy iCama. Wersja 3.7.0. Zaokrąglanie narożników znajduje się w tym miejscu. Ale najpierw musimy wybrać maszynę. Tu akurat mam do dyspozycji Primusa. I wykorzystamy sobie tą ikonę. Rysuję prostokąt. I chcę mu zaokrąglić narożniki. Zaznaczam wszystko na niebiesko. Pobieram sobie zaokrąglanie narożników. I klikam. Klik. Klik. Najpierw jedną, później drugą stronę. Uzyskuję R-kę. Chcę akurat uzyskać R-kę 10. I mam zaokrąglony ten narożnik. Escape. Pozbywamy się narzędzia. Rączka. I powiększam sobie moją geometrię. I widać, że jest zaokrąglona. Mogę również zaokrąglić większą ilość narożników, w tym wypadku 4. Zaznaczam sobie na niebiesko. Wybieram moją ikonę. Wybieram R-kę. W tym wypadku chciałbym mieć R-kę 20. Enter. I klikam sobie po moim detalu. Widać, że zaokrągliło mi 3 narożniki, a 4 pozostał tak jak wcześniej było 10.